Znaczy, ja optuję za tym, co byłoby ze wszechmiar wskazane, żeby mój projekt wprowadzić, ale to nie chodzi o moje ambicje, tylko o to, że jest pożyteczny. Jak mówię, kilka krajów z sukcesem świetnym wyszło z tego. No Pokazalibyśmy właśnie. zresztą w Europie, że my Polacy też potrafimy być czasem lepsi niż inni. A mianowicie chodzi o to, że trzeba by wprowadzić stan klęski żywiołowej, bo żeby to zorganizować, trzeba mieć nadzwyczajne możliwości szybkiego podejmowania decyzji. No i właśnie stan klęski żywiołowej jest potrzebny dla mnie do wprowadzenia tego całego programu, który się skończy po około 40 dniach, czyli tam 5 tygodniach, żeby to się stało. Ale jak wprowadzamy stan klęski żywiołowej, to siłą rzeczy wybory musimy przełożyć po tym stanie klęski żywiołowej. To byłoby chyba w sierpniu. Wtedy bylibyśmy już po tych ograniczeniach, po tych zasadniczych problemach, bo też nie ma miejsca złudzeń, że my wirusa całkowicie wytępimy. Musimy byli zbudować to, co cały czas mówię, taki system, który ubezpiecza. Między nami chodzi niewielu zakażonych, nie bójcie się, albo w ogóle już nie mamy zakażonych. Jak mówię, w Australii to już oni, na ten cały proces trzeba 40 dni. Gdybyśmy zaczęli wtedy, kiedy zacząłem o tym mówić, to byśmy już skończyli. Dzisiaj byśmy puszczali społeczeństwo wolne, bez obawy, bo obywatele też mieliby nie tylko wrażenie, ale pewność, gdyby uzyskiwali te SMS-y, że tam miałeś kontakt, że oni by wszyscy poczuli, że państwo nad tym panuje i że państwo gasi każde zakażenie w zarodku. A teraz obywatele nie wiedzą, czy nad tym panujemy, czy nie. Zakażeń jest więcej, a oni mówią, że idź do roboty, no to, że do przedszkoli, no to No idź właśnie, do to jest też galerii. często To jest podnoszone w nielogiczne. dyskusjach internetowych na temat właśnie naszego koronakryzysu.